Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Farming Simulator 22. Czekajcie, muszę pieska tutaj troszeczkę, zanim się do końca z wami przywitam i... No i opowiem co się będzie dzisiaj działo u pana Janka na Podlasiu, na gospodarstwie u niego. Na Sokole oczywiście. No więc tak, no przed chwileczką się wykąpaliśmy. Ten kto oglądał, no jakby to było, nie wiem. Ale no właśnie, o co chodzi? Chodzi o to, że w poprzednim odcinku poszliśmy się wykąpać, bo właśnie mają przyjechać ludzie ze Zgierza. Czy tam się radza? Nie, ze Zgierza, tak, ze Zgierza, bo oto on przyjedzie zaraz do nas własnoręcznie przez nas kupiony, no może nie przez własnoręcznie, ale przelewik poszedł, chociaż jeszcze nie, przelewik nie poszedł, bo jeszcze nie daliśmy pieniążków, no tam wiadomo, nie przez banki, normalnie w łapę się da i będzie elegancko. Chodzi o to, że przyjedzie do nas nasz własny samochód, także zaraz, już tutaj wiem, że są. Zaraz wjadą, jeszcze ostatni jakiś sygnał dostanę na komórkę. Dobra, i jeszcze wam pokażę, co jeszcze robiliśmy w poprzednim odcinku, bo to też tak, kurde, tutaj się tak porąbało troszeczkę. Ale tak, na tym polu żeśmy za... Oj, po ziaronkach! Dobra, tutaj zasialiśmy soję, słuchajcie, na tym polu. A tutaj słonecznik. I był problem o tyle, że nie mogłem tutaj nawieść. Nie wiem czemu, ale myślę, że po prostu trzeba było wykupić jeszcze raz zbadanie gleby. I to pomogło. Nie wiem dlaczego, ale no, pomogło. W każdym bądź razie wylaliśmy tyle, ile mogliśmy później. Już po tutaj. No aha, nie no, bo słonecznik... No tak, no a w każdym bądź razie. No to już słonecznik jest posiany. Teraz musimy jeszcze dokończyć tutaj nawieść. No tutaj nawozem takim sztucznym, no niestety już po zasianiu słonecznika to zrobimy później, no bo teraz czekamy, słuchajcie, na aż przyjadą tutaj. Ja bym chciał ich też ugościć, no bo wiadomo, no zmęczeni po podróży, powiedzieli, że za bardzo, no napiją się kawy i jadą dalej, bo znaczy jadą dalej, no zostaną tutaj na Sokole, ale u brata tutaj pan nie, ja już nie pamiętam, czy Władziu, no w każdym bądź razie u pana Henia, który nam tutaj stawia, przepraszam, który nam tu stawia różne elementy konstrukcyjne przede wszystkim, ale zna się też ponoć i na silnikach. No i tutaj nam właśnie taką wiatę postawił właśnie. O, piękną, ładną wiatę. Jeszcze żeśmy nawet czasu nie mieli to wszystkie rzeczy tam pozgarnąć, ale trzeba się będzie tym zająć. No dobra, słuchajcie, no ja tutaj czekam. W każdym bądź razie no ja będę musiał kamerkę wyłączyć, no bo oni nie chcieli niestety tutaj wiadomo no, być nagrywani, jedynie co to pokaże już ten samochód. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wyłączam, zaraz będą na pewno, zaraz wracam. No słuchajcie, udało mi się załączyć tutaj aż drona. No i pokazuję wam, kurczę, jak jedzie, właśnie jedzie, bo jedzie do pana Janka. Tutaj udostępniłem panu Jankowi drona. Oczywiście ja nim steruję, więc wiecie, trzeba też muszę uważać na drzewa. No i to właśnie pana Janka samochód jedzie. Także jadą panowie. Mam nadzieję, że nie pomylą drogi. Przecież mają tam wszystko wyjaśnione. Dobra, także już jadą, niedługo skręcą, słuchajcie. Tak środkiem drogi pan jedzie, no ale wiadomo, trochę gabarytowy. Mają, kurczę, bagaż, no, za sobą. No i dobra, no wiecie, ja muszę się skupić, kurczę, na dronem, żeby, kurczę,
No zobaczcie, no tak się prezentuje. Już chyba będą zaraz skręcać. Czy nie przyjechali aby? Chyba przejechali. Przejechali chyba. Tak, chyba się kapnęli, że przejechali. Dobra, ale chyba... Przejechali. Nie, nie przejechali. Przejechali, nie przejechali, nie przejechali. No, już myślałem, że... Kurczę, bo wiecie, tak z... Jeszcze nigdy tak z wysoka dronem nie leciałem. Dobra, ale już są, wjeżdżają. Muszą ostrożnie tam. Dobra. Troszeczkę krzywo tam go założyli, no ale na szczęście nie spadnie. Już tyle tak, czasu, tyle, znaczy tyle drogi przejechał, że muszę tu uważać, słuchajcie, bo drzewa są wysokie i linie. Uuu, kurde, dzisiaj. Zaraz wjadą, słuchajcie, na podwórko. No już są, słuchajcie. Już są. Teraz gdzie tutaj zaparkują? Wydaje mi się chyba, że do przodu pojadą. Pięknie się prezentuje ten pasacik, słuchajcie. No ale może podjadą. Dobra. Dobra, słuchajcie, zaraz się widzimy. No i tak się, słuchajcie, prezentuje nasz nowy nabytek, pasacik. Kurde, no piękny. Piękny. No, no po prostu jak cud malina wygląda. No żeby tylko chodził tak jak wygląda. Pięknie się prezentuje. Mam nadzieję, że nam będzie długo służył. No jak nówka sztuka normalnie. Jak nówka sztuka. Dobra, pozwolili mi, słuchajcie, ściągnąć auto. Więc ja sobie wejdę tutaj. I teraz tak. Weźmiemy. Wyjedziemy nim. Wejdziemy do środka. Zobaczcie, kurde. Zobaczcie, jak to wygląda. Ło, a jak brzmi. A jak brzmi, słuchajcie. Dobra, zjeżdżamy powolutku. Czekajcie, muszę widzieć. Dobra. Dobra. Się przejadę nim oczywiście. Dobra, kurde, normalnie ma... Zobaczcie tu przestrzeni, kurde. No, żeby tylko pan Janek o to auto dbał. O kurde, ale to ma zrywa. O kurde, o patrzcie. Jejku. To potrafi sporo je... Ja no... Masakr, to jest po prostu... Dobra, pojedziemy, słuchajcie, pod gminę, kurde, pokażemy. Pokażemy, słuchajcie, co tutaj już żeśmy sprzęta nowego, jakiego nabyli. No, przejedziemy się. Ale tu jest zalesione. No, panowie dotarli spokojnie. Jest, no, troszeczkę może się spóźnili, ale stawali trochę dłużej, bo tam coś zjedli sobie po drodze też, bo nie brali kanapek. O kurde. Dobra, przepraszam, przepraszam. No, nowy nabytek, no, jedź pan, jedź pan. A co tu mam, jakiś trawnik? Patrzcie, chce nas przepuścić już, czy co?
No to co? Śmigamy! Max prędkość warpowa. No rozpędza się długo. A 95, 96, dobra. Musimy zwolnić. Światełka sobie włączymy już. To jest sobie. Zobaczcie, kurde, normalnie. Co wy na to sądzicie? Co wy o tym aucie sądzicie? Czekajcie. Podtankowany. Nie no, naprawdę. Naprawdę super auto. Dobra. Jedziemy sobie do gminy. Albo nie. Czekajcie, podjedziemy sobie. Nie wiem, gdzie tutaj. Strażaki. Dobra, jedziemy, słuchajcie, bo też śpieszą się panowie. Jedynie co tam sobie kawkę szybko wypiją. No kurczę, no, no przyjechać chcieliśmy, tak? Trochę sprawdzić to auto, tak? Jak... Czy stan techniczny. Czekajcie, czy ja dobrze jadę? Już nie pamiętam tu. Gdzie ja? Czekajcie. Czy ja trafię do domu? Tędy? Chyba nie trafię. Nie no, trafię no. Jakbym nie trafił? Słuchajcie, to ten pan. Tyle Janek jeździ tędy, że, znaczy, że w ogóle wcale nie jeździ. No to się nie dziwcie, że. No on tak dawno. Daleko nie podróżował. No samochód, mam nadzieję, że mu to umożliwi już, nie? No elegancko! Elegancko, słuchajcie, się prezentuje to auto. Ale zasuwa pan Janek. Kurze, z taką prędkością to jeszcze nigdy nie jechał. Pojedziemy sobie tutaj w lewo. No i ma autko, no a nie będzie tym rowerem cały czas. Ciężko mu było, znaczy ciężko było namówić pana Janka przede wszystkim, żeby z tego roweru zsiadł. Przecież zima idzie, gdzie tam zaraz? No może... Znaczy no jeszcze, no idzie, idzie, no przyjdzie, no ale... ale jak przyjdzie... No... No i dobra. Auto porządne jest, jest. Zaraz zobaczymy, pootwieramy wszystko tutaj. Czy uda się w ogóle coś tu pootwierać w ogóle? No, chyba już zostanie auto z nami. O, dobra, już widzę, że zostaje, bo pan Janek chyba wie, gdzie będzie auto sobie trzymał. Dobra. No, elegancko, słuchajcie. Piękne auto. Dobra, niech sobie te światełka zgasną. Co tu możemy wziąć? Otwórz. Tempomat nawet jest. No proszę. Hehe. Dobra. Dobra. No to dobra. No elegancko. Dobra, to pan Janek się pójdzie rozliczyć.
i widzimy się za chwilę. Super to auto. No a tutaj takim przyjechali. O, weźmiemy ich tam. Weźmiemy. Czekajcie, jak... no też ładnie, no wygodnie mieli. Twarde te siedzenia, ale... Dobra, weźmiemy tutaj, o i złożymy. Dobra. Dobra, dobra, ja idę się rozliczyć, znaczy pan Jadek idzie się rozliczyć i widzimy się za chwilę. No i dobra, właśnie pojechali, słuchajcie, a no zostawiając oczywiście pasacika, elegancki, naprawdę super. Super, aż po prostu się normalnie aż morda cieszy. I teraz tak, samochód mamy, jak zauważyliście, stan gotówki się pomniejszył, no bo 3000 zł kosztował, niedużo, szczerze powiedziawszy. No, rocznik rocznikiem, ale jest zadbany strasznie, ale już tam wiadomo, że nie będę się chwalił, nie będę mówił, że kurde, jaki zadbany tutaj. Pan Jankowi oczywiście, a no ja nie wiem, ja mówię, co nie wiem, kurwa, tyle kilometrów jechali i teraz nie wiem, mówi. Znaczy, a on później mi powiedział, że no wiecie, no że tam chciałem, żeby wiecie, no trochę sceny jeszcze zeszli, ja mówię, panie Janku, gdzie pan się urodził? Mówię, kurwa, rower taki, mówię, rower by jeszcze dali. Pani mówi, nie, bo to po niemiecki. Mówię, kurwa, co? Samochód też, no dobra, dobra, miesza z tym, dobra. W każdym bądź razie, wracamy, słuchajcie, do pracy, bo się późno robi, a nas jeszcze czeka dużo roboty, no bardzo dużo roboty, a przede wszystkim tak, musimy tam nawieźć i jeszcze, kurde, jakiś chwastownik kupić czy coś, bo przecież zobaczcie, jeszcze wałowanie, chwastownik, zobaczcie, tu już mamy chwast rosnący. Będzie pierwszy wzrost roślin i po prostu, no, może być problem. Będziemy musieli jakiś chwastownik kupić, ale żeby chwastownik kupić, to muszą być pieniądze, a my pieniędzy nie mamy. Dobra, słuchajcie, dokończymy. Ile nam mamy tego jeszcze nawozu? Tutaj tyle. Kurde, czy starczy nam? Chory lipcia. A może starczy? No to jest dosyć, dosyć szeroko działa. Czekajcie, weźmy to wyżej. Zobaczymy z takiego ujęcia. Dobra. Włącz. Czekajcie, musimy tam, dobra. Strasznie dużo. Tu dość, ale sporo. To jest, znaczy no, wiecie, na jedno pole. Promień tego jest strasznie wielki, widzicie, no sami. Ale z jednej strony to też ma, wiadomo, swoje plusy, gdy będą już większe pola. No takie pan Janek kupił, takie dostał, takie ma. Ale spoko. Nawieziemy, słuchajcie, już tutaj. Część pola już mamy nawiezione nawozem. Nawet starczy tego nawozu, widzę. Spokojnie. No, także, o! No i dobra. Czekajcie. Jak tutaj teraz jest? No tak... Tutaj trochę... Dziwnie to jest zrobione, ja nie wiem. Tu jest w porządku, tu raz dobrze, raz niedobrze. Tu jest właśnie dobrze zrobione. Tu może trzeba najpierw... Tu jest źle. Dlaczego tutaj nie ma? Może trzeba jeszcze wałowanie zrobić. Dobra, zrobimy wałowanie. Musimy te dwa wałowanie zrobić. Może, kurczę, jak to było? Gorsze jest to, że trzeba będzie, kurde. Czekajcie, czekajcie. Się może to. Czekajcie, ja to może tu odłożę. Bo może to jeszcze się przydać.
Dobra. Tu jest ten wałek. Zacznijmy od tamto. Teraz też by się przydał taki już ten szerszy, nie? Ale widzicie, no przydałoby się wszystko, na razie pieniędzy nie mamy. Sporo żeśmy wydali w ogóle w tym roku. Teraz musimy po prostu zapracować na kolejne. Dobra, jak to teraz tam było? Wystarczyło go włączyć. Rozłóż. Aha, okej, okay, rozłożymy. Dobra, no to co, lecimy. No, dobra, no i dobra, no jedziemy. Słuchajcie. No, także tak, zakup dzisiejszy też udany. Panowie, słuchajcie, pojechali już do tam, do rodziny, tam, no tam, do pana Henia. No i sobie pojadą jutro, tam się prześpią, coś tam sobie pewnie zjedzą. Trochę roboty z tym wałowaniem mamy. Gdybyśmy mieli, to musimy sobie kupić w przyszłości, dokupić kolejne dwa wałki do tego po bokach, nie? Będzie dużo szerzej. Nie wiem po ile one tam, no chyba tam drogo nie stały. O, pan Janek podekscytowany samochodem. Będzie musiał sobie przypomnieć w ogóle jeszcze jak się jeździ. Bo tak trochę niebezpiecznie nim tam wariował. No wiadomo, no samochód też już no, ma swoje lata, więc... Dobra, pojedziemy sobie tutaj. O, tak żeby... O, nie elegancko, jakoś tam. No, trochę będzie roboty tym wałowaniem. No. Tam czy muszę sprawdzić jeszcze z tym nawożeniem. Nie wiem, może po wałowaniu to wyjdzie. Trzeba będzie po wałowaniu może tam tym azotem jeszcze walnąć raz. Czy tym nawozem? Nie wiem, kurczę. Chyba jakoś tak było, że... No i ten chwastownik, kurde. Może muszę sprawdzić jeszcze jakieś, kurcze robótki u kogoś. Tylko co to za robota by była? Może jakąś muzę tu włączę wam, co? Będzie troszeczkę ten... No, ja słuchajcie, muzykę tu włączę. Czekajcie. No, tu zaraz muzykę włączę. I sobie... Wyczulujcie się, o właśnie. A ja tutaj muszę dokończyć to pole. Dobrze, także włączę tu muzykę. O! I niech leci.
We'll be right back.
Dobra, słuchajcie, weźmy tutaj już. Wyciszę trochę radio, bo zaraz tak będziemy kończyć odcinek. Pojadę sobie tutaj tak, kurczę tak. No, jest okej. Nie, dobra. A, dobra, ten kawałek to sobie zostawimy już na przyszły rok. No i co, w następnym odcinku do końca zaczniemy sobie robić już tamto pole. No, chciałbym to zrobić dzisiaj jeszcze, to wałowanie. Będę myślał też, co tutaj właśnie z chwastownikiem jakimś, kurczę, bo to jest problem będzie. Przejdziemy sobie tutaj. Gdzie to jest to nasze pole? Wyjadę gdzieś. Czekajcie. No to jak ja tutaj przyjechałem? Jak ja tu wyjechałem? Gdzie ja tu wyjechałem? Się pan Janek zgubił? Czekajcie, no bo to tutaj trzeba gdzieś jakoś, patrzcie, ale tutaj lasów, tutaj, to trzeba to wycinka, ale będzie, o, nie, no gdzie, tam jeszcze dalej, matko kochano, panie Janku, dobra, w każdym razie ten odcinek zakończymy dzisiaj tutaj, no, tutaj, aha, co to zostało, no tutaj kawałeczek jakiś coś takiego, dobra. No ale dobra, jest tutaj, widzę, ale jest tutaj, widzicie, azot jest, okej, okay. Tutaj jest kiepsko, tu jest kiepsko, ale to też dlatego, że to teraz powinno się chyba nawieść właśnie po wałowaniu, tak mi się wydaje. Także zrobimy to jeszcze raz, dobra, jak będę pamiętał, słuchajcie, pojedziemy sobie tutaj, tędy, już nie będziemy po tym lesie jechać, żeby się nie zgubić bardziej. Pan Janek to potrafi się zgubić, nawet u siebie na polu. Zobaczcie. Dobra, pojedziemy sobie tutaj tak jeszcze. No, bo to i tak to pole trzeba będzie. Weźmiemy sobie, się ustawimy. Kurczę. Ale sprzęt ten, nie? Kurde, mamy. Dobra. Dobra, ustawimy się tutaj. No i dobra. Wyłączę. No dobra, to także czas się pożegnać. No fajny był ten odcinek ze względu na to, że pan Janek w końcu sobie kupił to wymarzone auto. Pierwsze auto w swoim życiu. No, ciągle tym rowerem. A teraz będzie miał już dużo lepiej, będzie miał koni mechanicznych pod maską troszkę. Dobra, no a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!